250 zawodników startuje w Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie stołowym. To kolejna ogólnopolska impreza rangi mistrzowskiej w Wałbrzychu. Turniej potrwa 3 dni od 9 do 11 czerwca. Półfinały i finały zostaną rozegrane w niedzielę. Zawodnicy będą walczyć w turniejach gry pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Wiele tu startuje zawodników, którzy odnosili wiele sukcesów w kategoriach kadeta, juniora. Jest to wspaniała zawodniczka nasza z Dolnego Śląska, Alicja Skrzypicka, była zawodniczka Zagłębie Lubin, wspaniała zawodniczka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Żeby tu startować, to trzeba zaliczyć kilka turniejów tak zwanych Grand Prix Polski. Tych turniejów 7-8 gdzieś w tych granicach jest. No, tutaj przede wszystkim 2 do 3, żeby zaliczyć. Ale przede wszystkim zawodnicy starają startować we wszystkich imprezach. Tutaj też były te imprezy Grand Prix Weteranów. Żeby osiągnąć wyniki, żeby można startować z jednej pozycji, żeby być rozstawiony tu na Mistrzostwach Polski, bo to wiadomo, że ten ranking daje dużo tego, że potem są ci najlepsi grają ze słabszymi zawodnikami. Prezes honorowy Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przekonuje, że tenis to sport dla każdego, a w dodatku można go uprawiać nawet w podeszłym wieku. Tenis to jest bardzo potrzebny, szczególnie dla seniorów. To jest, normalnie rozwija się wszystko, to jest wspaniała wytrzymałość i orientacja i tak dalej. Także tenis to jest bardzo potrzebny. I pani zobaczy, tu grają do późnej starości. Tu jest nawet taki 80+. To nie pani zobaczy, jak będzie pani wiedziała, jak się to poruszają i tak dalej. Także bardzo wskazane. Wstęp na turniej jest bezpłatny.